Z nami jest Igor Kołacin po treningu dzisiaj bokserskim w Copacabanie. Kilka dni tak naprawdę do walki zostało. Wszystko poszło podczas tych przygotowań tak jak chciałeś? Szczerze, nic nie poszło tak jak było, być powinno, tak jak chciałem. Chyba jesteś pierwszy, który tak powiedział. Bez kitu, odkąd robię wywiady, to jeszcze nikt nie powiedział czegoś takiego. No, no kontuzja za kontuzją. No mogłoby być lepiej, ale zrobię wszystko, żeby tą walkę wygrać, pomimo jakichś tam problemów zdrowotnych, na tyle, na ile będę mógł. No, postaram się zrobić najlepszą walkę swojego życia, bo tak naprawdę bardziej głową będę tutaj, bo głowa jest obciążona tym, że mam świadomość tego, że nie, powiedzmy, nie jestem na 100% przygotowany ze względów bardziej tam zdrowotnych. Kondycyjnie ok, wszystko jest ok, natomiast są jakieś sprawy ruchowe mojego ciała nie grają tak, jak być powinno. Kilka dni temu robiliśmy też wywiad, o którym wspominałeś. Tak mi to tkwiło w głowie, że będzie tak naprawdę dwóch przeciwników, z którymi będziesz walczył. No, czyli dokładnie. Ty i twoje kontuzje i przeciwnik ten realny, który będzie no w rygoklatce. Typowa ustawka. Dwóch na jednego. A że i tę formułę walki mam jakąś tam opanowaną, bo zdarzało się różnie w życiu. Także nie jest to nic nowego. No tak będzie, także szczerze mówiąc, wychodzę i będę się bił. Jesteś takim fighterem właśnie, widać, że ty się lubisz bić. To już taki starej daty można powiedzieć, wiesz o co chodzi, nie za bardzo kalkulujesz, po prostu wchodzisz, chcesz się bić. To znaczy nie, znaczy ja może nie tyle lubię się bić, co jak gdyby ta formuła walki daje mi możliwość konfrontowania się, tak? Dawania jakiejś tam adrenaliny. Nie wiem, jakąś taką formę wybrałem sobie. Relaksu? Relaksu, tak, adrenaliny. Jestem trochę od tego uzależniony i tego mi na pewno brakowało. Natomiast, no co? No właśnie, tutaj przejdźmy płynnie do tego momentu. Dlaczego ty się w ogóle zgodziłeś na tą walkę? Długo nie walczyłeś, tak naprawdę. Wiesz o tym, że no, ciało po takiej karierze, no po prostu robiłeś już wszystkie rzeczy, jeżeli chodzi o sporty walki. Nie jest, że tak powiem, doskonałe, a mimo to wziąłeś tą walkę. Znaczy sobie chciałem już od jakiegoś czasu, chodziło mi po głowie, natomiast no, nie było okazji, jak gdyby nie było takiej możliwości, bo chciałem to zrobić w Warszawie, prawda? Akurat się złożyło, że jest gala w Warszawie. To jest raz, dwa, no powiem szczerze, że robię to tylko dla siebie, nie? Żeby mieć tą świadomość, że oficjalnie ostatni raz zamykam ten rozdział, nie? Żeby, powiedzmy, za jakiś czas, żebym po prostu nie miał sam do siebie pretensji, że powiedzmy tak, zamknąłem książkę. Bez tego ostatniego zdania. No, tak, tak. No, poza tym no, brakowało mi tego, tak. To taki powrót do młodości, tak, do jakichś tam wyjazdów, zgrupowań, tej adrenaliny, gdzie powiedzmy każdego dnia mi towarzyszy myśl o walce, nie wiem, ja te samochodem myślę, on zrobi lewy, ja to, ja tamto. Brakowało mi tego. No chcę to ostatni raz zrobić i wszystko. Świadomość tego, że robisz to ostatni raz, to jest smutek, czy generalnie właśnie zamknięcie jakiejś historii? No smutne, prawdziwe. Smutne zamknięcie historii, tak? Tak jest, zamknięcie historii. I odetchnę z ulgą, nie? Ale masz co robić, jesteś trenerem, masz swoich wychowanków, powiedziałeś właśnie, że twój wychowanek będzie na tej samej gali walczył, to jest fajne. To się, nie wiem, czy tak się zdarza, że trener i wychowanek walczą na jednej gali. No, chyba nie za często. No, powiem szczerze, no, chyba no, tam jest kilku kolegów, którzy powiedzmy mają swoich wychowanków i też są czynnymi zawodnikami. Natomiast no, akurat jestem w sytuacji takiej, że oficjalnie kończę już swoje jak gdyby takie zawodnicze fajty, tak? No i fajnie, bo Arek też bije się na tej samej gali.
no kurczę, dla mnie to zajebisty zaszczyt, nie? No jak gdyby nie uciekam z tego, no bo tak naprawdę całe życie to robiłem. Pomimo, że tam studiowałem na Politechnice, to nigdy nie pracowałem inaczej niż w ten sposób, tak? No nie wyobrażam sobie poza tym innej pracy niż ta, którą robiłem. Mówiąc brzydko, umiem się napierdalać i umiem uczyć napierdalać się, nie? No i to jest, powiem szczerze, jedyna rzecz, którą chciałbym robić, bo mi daje, może to brzydko zabrzmiało, ale daje mi dużo satysfakcji, że prowadzę takie, a nie inne zajęcia zbicia się, a które niekoniecznie są tak stricte taką nauką bicia się, ale poprzez, powiedzmy, tą sport dużo ludzi znajduje upust emocji, jakichś tam frustracji, stresów i tak dalej. A mnie frajdę sprawia to, że, powiedzmy, prowadząc zajęcia, jakoś wychodzą spełnieni, tak, wychodzą zadowoleni z zajęć. A druga sprawa, no ciężko jest w dzisiejszych czasach znaleźć pracę, która jak gdyby pokrywa się z pasją, z hobby. Jeszcze daje kasę, nie? I daje dobre pieniądze, tak? No, często, gęsto zdarza się, że ludzie robią coś, znaczy wykonują zawód, którego... tak naprawdę nie lubią, tak? Nie lubią, albo na przykład w ogóle nie mieli wcześniej nic z nim wspólnego, no bo po prostu jest taka, nie inna praca i jeśli się chce żyć godziwie, czy w ogóle żyć, prawda, i mieć na jakieś życie, no to trzeba to robić, tak? No i często... Czy tak naprawdę miałeś szczęście, bo robiłeś to, co kochasz i dostawałeś za to kasę, tak? No tak, no tak, no jak to mówiono, w życiu czasem trzeba mieć szczęście. No, akurat tutaj mam szczęście. Dlatego, że trzeba doskonalić wybrane elementy. Tak jak, powiedzmy, my dzisiaj robiliśmy wybrane elementy, nie robiliśmy wszystkiego naraz, wszystkich akcji świata, które, powiedzmy, tak naprawdę nie są mi potrzebne. Robiliśmy tylko to, co ja robię, to co mi wychodzi, to, co ja, powiedzmy, jestem w stanie zrobić w walce, tak? A... Znasz już przeciwnika? Zawodnik z Ukrainy. Ale widziałeś go, znasz nazwisko, miałeś okazję rzucić okiem, jak walczy? Sonia Kotę, bodajże, czy coś takiego. Widziałem jedną walkę z MMA. Natomiast on ma tam ileś tam walk, które były na Ukrainie. Bo tam nie zawsze wszystko filmują, nie? Ma jakiś tam rekord niezły. No, widziałem jedną walkę, tak, chłopak w ogóle wywodzący się z taekwondo, także... trzeba będzie uważać na jakieś tam tornado kicks i tak dalej, i tak dalej. No co, no, zobaczymy. Dzisiaj stricte boks, takie oczko, pewne fragmenty techniki, tak? Znaczy tak, no miałem teraz 3 dni przerwy, bo byłem trochę podziębiony. Więc tak, w zasadzie rozruszać, natomiast no, po południu dzisiaj mam trening tutaj w klubie grupowy, więc... Tutaj z chłopakami będę, powiedzmy, jeszcze się dusił. Poza tym, no cóż, no, teraz te 3-4 dni, które miałem, 3 dni w zasadzie niecałe miałem wolnego, bo byłem podziemiony, a nie chciałem, powiedzmy, przeholować. No, nie chcę teraz na tydzień przed, jak gdyby nadrabiać tych 3 dni, bo wręcz przeciwnie. Zna swój organizm, tak? Znam swój organizm, poza tym stare powiedzenie mówi, lepiej wyjść niedotrenowanym niż przetrenowanym. Będą na świeżości niż będąc zmęczonym i po prostu przegrywać już tą walkę w szatni, bo będzie się marzyło, żeby to już się skończyło, prawda? Więc ja wolę wyjść na świeżości. Agresywnie, prawda, i niż po prostu zmęczony i przesypiający, właśnie. A kto będzie u Ciebie w narożniku? Będzie trener Jarek Soroko i mój trener Tomek Skrzypak. Specjalnie przyjedzie. Tomek Skrzypak też będzie stał u Arka w narożniku, no bo jak gdyby razem się bijemy, no to jak gdyby, no, podzieli tutaj te dwie funkcje i no, bo ciężko mi będzie być u Arka, zaraz za chwilę rozgrzewać się, no i tak dalej. Chciałbym się skupić też na swojej walce, prawda, a poza tym, no to jak, tak jak wiadomo, ostatnia walka, więc chciałbym, żeby jakoś to wyglądało, nie byle jak.
Mocno się jakby, jak spędzasz czas przed walką? Jakoś się mocno denerwujesz, nie wiem, uspokajasz? Jak to wygląda u ciebie? Słuchasz Chopina, nie wiem. Słucham. Specjalnie się nie denerwuję, powiem szczerze, pierwszy raz chyba tak nie przeżywam tego, może z racji tego, że problemów zdrowotnych bardziej się skupiam na tym, żeby powiedzmy jakoś dojść do siebie, a powiem szczerze, naprawdę to mnie tym, może ta sytuacja mnie bardziej mobilizuje tak psychicznie, że po prostu wiem, że pewne rzeczy nie przeskoczę i po prostu naprawdę nie wiem, pierwszy raz totalna wyjebka. Pełen luz, autentycznie. Zero stresu, zero złości, wyjebane po całości. W takim razie tego ci życzę. Autentycznie. Pierwszy raz mam taki luz, nie? Tak, kiedyś się tak zastanawiałem, jak to będzie. Jak będę, powiedzmy, prawda, będę znowu boksował, nie? I tak się zastanawiałem, kurczę, po takiej przerwie, nie? To może być lekki stres. Kurczę, znam się już tyle razy, się biłem i mniej więcej w tym samym okresie już zawsze... Coś tam przychodziło. Nerwówka i tak dalej, naprawdę luz. Oby tak utrzymało się do walki, bo naprawdę im bardziej jestem zdeterminowany i bardziej chcę, tym mniej rzeczy się widzi, nie? Mhm. A teraz naprawdę, czy nawet na sparingach czy coś, to kurczę... poprzez to, że byłem właśnie taki spokojny. Naprawdę dużo rzeczy widziałem, miałem przegląd i naprawdę robiłem rzeczy, których do tej pory na przykład często w sparingach nie robiłem, nie? Ryzykowałem nawet iść robić jakieś techniki, których do tej pory kombinowałem. Mhm. Kurczę, naprawdę nie wiem, no. Ciekawe doświadczenie. To nie jest wydumane, że trzeba, jak jest ten luz, to wtedy wszystko wychodzi. To znaczy, to coś w tym jest, bo im bardziej chcesz, im bardziej się spinasz, prawda? Upośledza to jakieś tam tak zwane postrzeganie, powiedzmy, gdzieś z boku i tak dalej. Masz klapki na oczach, jesteś skoncentrowany, żeby zadać cios, zapominasz o obronie, tak? Natomiast tutaj, gdy jest luz, to i automatycznie idzie więcej siły, bo przecież się spinasz i stracisz siły. Dokładnie, to cały organizm jest spięty i walczysz tak naprawdę ze spięciem organizmu i tak dalej. Musisz trzy razy tyle więcej siły włożyć, energii i tak dalej. Przez to trzeba mieć straszne pokłady energetyczne, tak? No ja nie mam 20 lat, żeby powiedzmy mieć kardio na poziomie 20 rund, tak? I tak, tutaj jest troszeczkę... Nie oszukujmy się, tak? Kalendarza się nie oszuka. No, także naprawdę, będę walczył naprawdę bardziej doświadczeniem, cwaniactwem, bo i cwaniactwo jest potrzebne w ringu, cwaniactwo, doświadczenie, troszeczkę oszukiwania, no... Oczywiście w granicach przepisów, prawda? No cóż, no jakoś będę chciał, żeby to wyglądało, tak? No, bardzo chciałem, powiem szczerze, wcześniej chciałem się po prostu bić trzy rundy od gongu do gongu, tak żeby było krew, kurna, tryskała, żeby publiczność miała orgazm, tak? A teraz tak naprawdę chciałbym, żeby... ta walka się skończyła przed czasem, bez względu na to, znaczy chciałbym wygrać, nie? Mhm. Ale będę dążył do tego, żeby się skończyła przed czasem, bo nie chcę się jeszcze bardziej porozbijać, nie? W końcu później też będziemy chcieli wywiad zrobić, wiesz. No, wiadomo. No. A tutaj będę świstrzał tak bezzębnie. Nie. Chciałbym, naprawdę, będę chciał skończyć tą walkę przed czasem. Tego ci życzę. Us. Mm-hmm.